Witam kolegów i koleżanki, uczestników i uczestniczki WG Kosakowo Zatoka Puck. Jan Gala. Jesteśmy 4 km od Gistrowu w miejscowości Gremelin. Za chwilę podejdziemy do kabiny, którą widać. O godzinie 7 gołąbki zostaną wypuszczone. Do Gistrowu stąd jest 4 km. Także gołąbki zostały napojone. O 7 będą startować. Podejdziemy, sprawdzimy blomby. Akurat pod słońce stoimy, z tyłu słońce, to mówię, pokażemy klatki zamknięte, wszystko przyszykowane do wypuszczenia. Zostały tylko do zerwania plomby i o 7 startujemy. Także pierwsza plomba o numerze 102 4275, druga plomba 102 4276. Także pokażemy, kabina jest zablombowana w drugą stronę. Także pogoda jest ładna. Kabina stoi od godziny drugiej. Tam 2:10 byłem na miejscu. Także tu jest horyzont. Tam nasze gołąbki mają lecieć. Wschód słońca. Słońce już jest wysoko. Także na to miejsce miał przyjechać najpierw jeden, później drugi potwierdzający, ale dzisiaj zadzwonił do Maćka i powiedział, że nie dojedzie. Także nie ma nikogo, kabina stoi, podany jest screen miejsca wypuszczenia, tablica. Także wypuszczamy tutaj na boisku, z boku boiska, nie na boisku. Także o 7 gołąbki będą startować. Także życzę wszystkim kolegom, uczestnikom, uczestniczkom WG Kosakowo Zatoka Puck udanych lotów. No i spełnienia marzeń, nie? Każdy dał gołębie. Jedni wygrają, drudzy troszkę będą zawiedzeni, ale taki jest sport dzisiaj. W tych gołąbkach warunki są ciężkie, nie? Myślę, że dzisiaj będzie lepiej. Także zaraz gołąbki zostaną wypuszczone. Także tak akurat jeszcze raz na miejsce, gdzie gołąbki mają lecieć, w którym kierunku. Myślę, że będzie to udany lot. Także idziemy zrywać blomby. Ta jest uszykowana i za chwilkę będziemy startować. Także jedna blomba zerwana, uszykowana do wypuszczenia. Teraz druga blomba. Zerwana i kabinka uszykowana. Także zaczynamy, otwieramy i niech gołąbki lecą. Dobry lot dla kolegów i koleżanek.
Sprawdzimy, czy wszystko sprawdzimy, czy wszystko wyskoczyło. Także kabina jest otwarta. Wszystko tutaj z tej strony na prześwitach widać, że też jest wszystko. Gołębie poszły jak na razie w jednym stadzie. Z drugiej strony też wszystko jest otwarte. Także gołąbki nabierają wysokości, odchodzą, idą na słońce, powinny troszeczkę iść nad słońce. Także reszta w ich skrzydłach niewoli. Także dziękuję kolegom, jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego, dobry lot.